tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Witam was z rana, bo jest 10 aktualnie. Godzinę wcześniej nagrywałam kina poleca lub nie, które zobaczycie myślę, że we wtorek. Natomiast Micheczki moje kochane, tak sobie stwierdziłam, sobie do was pogadam. Bo tak wczoraj stwierdziłam, że mam ostatnio taki chillout. Taki chillout. Pomimo tego, że najzdrowsza nie jestem, czasami siada mi gardło, to mam taki chillout. Jakiś taki wewnętrzny spokój, zen. Kurwa, łączy się z kosmosem i tak dalej. Ale słuchajcie, jest to spowodowane w sumie wieloma rzeczami. Tym, że się na jakiś czas odcięłam od jakichś takich, ogólnie się odcięłam od wielu rzeczy i się skupiałam tu raczej na książce, tu sobie przychodziłam tylko Wiedźmina dwójkę, tu teraz w końcu będę mogła dzisiaj odpalić trójkę, tylko zrenderuję ten vlog, zacznę go wrzucać i odpalam trójkę, żeby sobie w końcu móc w nią popykać, bo nie ukrywam, że ostatnio właśnie miałam wybór książka i gra i u mnie zawsze, no zawsze pada na książkę. Tylko się cieszę, że książkę do Kasza skończyłam. No, książka była fenomenalna. Co prawda już na mnie czeka kolejna, którą odpakowuję w unboxingu, który zobaczycie jutro. Natomiast na początek sobie popyczkam troszkę w Wiedźminka. Co by się móc wycilować jeszcze bardziej. Ale słuchajcie, co do kanału, to wam powiem, że bardzo się cieszę, że ograniczyłam ilość gier do jednej dziennie. Oprócz weekendów, no bo weekendy to wiadomo. Ale tak od poniedziałku do piątku do jednej dziennie. Nie dlatego, że nie mam czasu nagrywać, czy że mam teraz więcej czasu dla siebie, bo, że tak powiem, nagrywanie nigdy nie było dla mnie problemem, ale jakoś tak... Znaczy, kiedyś lubiłam mieć po dwie gry dziennie, natomiast teraz dobrze się czuję z jedną. W sensie przyszedł taki etap w moim życiu, że ta jedna gra dziennie mi zdecydowanie od poniedziałku do piątku wystarczy i będę się starała tego trzymać. Także jak ktoś jeszcze nie wie, rozpiska jest prosta, gotowe na wszystko w poniedziałki, Don't Starve we wtorki. W środę dostajecie Mortala. W czwartek jest teoretycznie bez gry, raczej unboxing, ale możliwe, że się będą zdarzały jakieś randomy. W ogóle mam w planach parę randomów, gdzieś tam może się jakaś druga gra danego dnia trafić. A tak stricte randomowo. No i sobota to jest Mortal Gra o Tron, a niedziela to jest... Simsy, Gra o Tron. Słuchajcie, co do Gry o Tron, to mnie zabijecie dzisiaj. Ci, którzy oglądali wczorajszy odcinek, wiedzą, że chciałam nagrywać, bo ja zazwyczaj siedzę i nagrywam dwa odcinki z rzędu, tak? Właśnie, żeby zapowiedz temu, co się wydarzyło w ten weekend. Ogólnie na drugim odcinku wysiadało mi gardło. Nie byłam już, znaczy na pierwszym odcinku wysiadało mi gardło, bo to był kolejny odcinek, który nagrywałam po Mortalu. A więc właśnie wysiadało mi gardło, to mówię, dobra, to sobie nagram ten odcinek w sobotę. Jak powiedziałam, tak zrobiłam. Odpaliłam grę, dokonałam trzech, tam chyba, czy czterech interakcji w rozmowie. I koniec epizodu. Tak, odcinek trwa 5 minut. Wiem, że jest czwarty epizod, natomiast na początku wam obiecam, że postaram się poczekać do następnego piątku, bo może będzie spolszczenie, jeżeli będzie spolszczenie działające. To postaram się to nagrać tak szybko, zanim wyjdzie kolejna aktualizacja, która spieprzy spolszczenie. Bo z tym mieliśmy problem w trzecim epizodzie trzy razy. Więc chciałam to tak nagrać, no. To sobie kurwa nagrałam odcinek 5-minutowy. Jestem zdolna, w ogóle jestem bardzo zdolna. Nie, Kropusia? Zdolna jest Pancia, zdolna jest Pancia! Pancia jest zdolna. No. Także dlatego też był wczoraj tak live, znaczy w sumie live i tak miał być, ale był właśnie live z Don't Starve, żebym sobie mogła tego Don't Starve się wam wrzucić pół godziny potem, jak się pojawi ten 5-minutowy odcinek, co byście się nie czuli jakoś stratni. Nie, ja jestem mistrzem, Ale zawsze, słuchajcie, zawsze staram się ponagrywać to w przód. Właśnie na takiej okazji, że jeżeli mam kuźwa 5-10 minut do końca epizodu, to żeby nie robić z tego kolejnego odcinka, bo to jest bez sensu, tylko żeby to połączyć w jeden dłuższy. No, to sobie kurwa połączyłam. Do dupy śpiewać. Ale cóż, nie jestem zdolna. No, no jasne.
Także był przypał z Gromotron. W ogóle słuchajcie, mam już nagrane w sumie filmiki do środy, jeżeli chodzi o grę. Także jeszcze mi się zostało tylko z młotką i z Omegiem złapać na Magicę i myślę, że sobie nagramy parę odcineczków w przód, żeby mieć, wiecie, chill out i... Nie, nie będzie w cycki teraz. Żeby mieć właśnie taki chill out i świadomość tego, że te odcinki są w przód nagrane i że nawet jeżeli komuś coś wypadnie, to i tak się te odcinki pojawią. W ogóle wasz odbiór Magiki, love. Bardzo się cieszę, że w ogóle pozywały się osoby, które pamiętają tą serię sprzed 3 lat. I to jest fantastyczne. I że wielu osobom ta seria przypadła do gustu. No, jakby nie patrzeć, nasza trójca nigdy normalna nie była. Nie, nie będziesz pod monitorem zaczepiać tabi, spadaj. Wiecie, za monitorem jest parapet i tabi leży na parapecie, a kropa z pod monitora zaczepia tabi ogon. Syklu zaraz ci dole monitor. O, cześć futrzak. Tak futrzaczek przyszedł się. O, siedzi futrzak. No. Kocham cię. Także powiem wam, że mam dzisiaj taką błogość i w ogóle te dzisiejsze Simsy, słuchajcie, ja nie mogę z tymi dzisiejszymi Simsami, to jest chyba jak dla mnie najlepszy odcinek serii. Jestem ciekawa waszej reakcji na to, co się w tym odcinku w ogóle wydarzy, mała zapowiedź już była. Także dzisiaj Simsy i jakieś takie dziwne akcje w Simsach. Co w ogóle jeszcze wam miałam powiedzieć, bo ja oczywiście, wiecie, jak ja jestem zawieszona, zwłaszcza rano. No, nie powiem, ostatnio się tak... To też jest powodem troszeczkę mojego dobrego samopoczucia, że ostatnio się kładę w jakichś takich w miarę normalnych porach i w miarę rano wstaję, przez co też mam zdecydowanie więcej energii, bo jednak kiedy człowiek nie może zasnąć do 6 rano i później wstaje o 13, to już raczej taki dzień jest troszeczkę klapnięty. I tak jak dzisiaj w sumie mi tata obudził koło 8:40 czy tam 30 i... Stwierdziłam, że w sumie skoro padłam o pierwszej, bo skończyłam czytać książkę i stwierdziłam, że a to idę spać, to w sumie mogę już wstać i tak od razu, tak jakoś tak energiczniej. I oczywiście jak prawdziwy katolik, w niedzielę z samego rana ruszałam do sklepu, bo mi się wczoraj nie chciało iść. Jedźmy stąd. Także, no. Ja zrobiłam sobie zakupy, jeszcze słuchajcie, wchodzę do sklepu i są mi zielone banany. Ja uwielbiam banany, jak one są jeszcze właśnie takie zielone. Że po prostu dzisiaj radość z samego rana. Ale do czego ja zmierzam? Zmierzam do Twittera, bo w tym tygodniu zdecydowałam się troszeczkę zmienić tutaj moje twitterowe życie, jeżeli chodzi o posty, bo stwierdziłam, że tam bardzo dużo... Znaczy wiecie, z Twitterem było tak, że posty z YouTube'a szły mi automatycznie na Twittera i przez taką specjalną stronę automatycznie mi się przenosiły na Facebooka. Niestety coś się zmieniło i tu nie chce działać. Więc stwierdziłam, że nie ma sensu, żeby każdy link z mojej z YouTube'a szedł na Twittera. Dlatego na Twitterze się pojawiają już teraz tylko linki, które ja gdzieś tam ręcznie wstawię, jeżeli chcę, żeby coś tam jakoś było zauważone czy coś. Ale ogólnie Twitter się zmienił teraz w taki Twitter, gdzie ja momentami spamuję odnośnie jakichś takich moich przemyśleń. Typu odnośnie tego, że dzisiaj poszłam myć ręce i usłyszałam, że sąsiad z trzeciego piętra kupił za mało bułek na weekend. Hashtag mieszkanie w bloku. Także jeżeli, nie wiem, jakoś zniechęcała was ilość linków, które się na Twittera przewijały, to możecie teraz sobie spokojnie mnie tam zaobserwować. Ja się staram, żeby ten Twitter tak jakoś żył. Jakoś Twitter jest taki dla mnie bardziej prywatny i taki... Lubię Twittera. Siatka coś gada na balkonie? Życie. Dobra, misiaczki, to chyba tyle na dzisiaj. Ja chciałam wam przekazać dużo pozytywnej energii. Widzę, że sama jestem troszkę jeszcze, bo się jeszcze tak nie do końca obudziłam. Ale mam nadzieję, że troszkę pozytywnej energii wam przekazałam. Także cóż, ja wam dziękuję. I teraz ten filmik go wrzucać i grać w wieśia. Jeśniczy! Love it! Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mile widziane. Pozdrawiam was, kina. Trzymajcie się i cześć!